Dzień dobry. Mamy ze sobą książkę Grzegorza Lindenberga i samego Grzegorza mamy też. Wzbierająca fala Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce. O tej książce będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Ona została wydana przez Instytut Spraw Europejskich oraz przez Instytut Dyplomacji Europejskiej. To jest taka kooperacja. Teza obiegowa. Europa potrzebuje migrantów, ktoś musi pracować na nasze emerytury, ktoś musi utrzymywać gospodarkę, bo brakuje rąk do pracy. Ty się z tą tezą nie zgadzasz. Skąd ten twój sprzeciw wobec tego poglądu? Znaczy, rzeczywiście Europa się starzeje, to jest prawda. Natomiast ja uważam, że nie będzie potrzebować rąk do pracy, bo są różne analizy ekonomistów, z których jasno wynika, że jeżeli więcej ludzi, którzy w tej chwili w Europie nie pracują, bo nie są na rynku pracy, na przykład w Polsce, siedzą w domu z różnych powodów, albo są bezrobotni w różnych krajach, na przykład w Hiszpanii czy w Grecji jest wysokie bezrobocie, jeżeli ci ludzie by się zmobilizowali i przynieśli tam, gdzie potrzeba pracowników, czyli głównie do Niemiec, to na pewno żadnej imigracji nie będzie potrzebnej. Szczególnie, że imigracja, która do Europy trafia, to jest głównie imigracja ludzi, dla których w Europie pracy nie ma i nie będzie, czyli osób mało wykształconych, które mają znikome kwalifikacje zawodowe. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w tej chwili widać, że sztuczna inteligencja, o której jeszcze parę lat temu w ogóle nie było mowy, że sztuczna inteligencja będzie zabierać pracę Europejczykom. I w Europie problem będzie nie z brakiem rąk do pracy, tylko z nadmiarem rąk do pracy. W perspektywie 10-20 lat to będzie przynajmniej kilkanaście procent, a według wszelkiego prawdopodobieństwa więcej, 20-30% ludzi, którzy po prostu nie będą mieli pracy. Zastąpi sztuczna inteligencja. No tak, ale oprócz względów ekonomicznych mamy także względy humanitarne. I no, europejskie granice są otwarte dla przybyszów z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Jakie to może mieć konsekwencje? Czy ten kryzys się skończył, czy on będzie trwał? Ja uważam i piszę o tym wyraźnie, że Europa powinna te swoje humanitarne zasady jak najbardziej podtrzymywać, wcielać w życie i kultywować. Tylko chodzi o to, żeby do Europy trafiali naprawdę ludzie prześladowani z rozmaitych powodów, czy to politycznych, czy to religijnych, czy obyczajowych, a nie wszyscy, których powiedzmy wojna z kraju wyrzuciła. Albo tacy, którzy szukają pracy i lepszego życia, bo po prostu Europa jest za mała, żeby pomieścić miliony czy dziesiątki milionów ludzi, którzy do Europy chcą trafić, którzy się tutaj wybierają. Mówimy nie o setkach tysięcy ludzi, tylko o tak naprawdę dziesiątkach milionów ludzi, którzy, jak wynika z badań, już w tej chwili są gotowi do Europy się udać, z Afryki czy z Bliskiego Środkowego Wschodu, dlatego że po prostu Europa oferuje życie spokojniejsze, bezpieczniejsze, bardziej przewidywalne, no i dużo zamożniejsze. I to są miliony ludzi. A skąd ten wniosek, że to są miliony ludzi? Z badań. Badania były w Afryce robione i z tych badań wynika, że około, no bardzo konserwatywnie licząc, 40 milionów ludzi uważa, że w ciągu następnych paru lat, chce się przenieść do Europy, konkretnie do Europy. Nie, że w ogóle wyemigrować, tylko chce się przenieść do Europy. Oczywiście oni nie mają żadnej szansy, te 40 milionów ludzi, plus pewnie z 10 milionów z Azji, oni nie mają żadnej szansy w tej chwili, żeby się do Europy przenieść, ale wystarczy 10% z nich. Tutaj się będzie próbowało przenieść 4 miliony ludzi. Też Europa sobie z tym kiepsko poradzi. Kiepsko sobie poradziła z niecałymi 2 milionami ludzi, którzy w czasie kryzysu imigracyjnego 2015-2016 tutaj się znaleźli. Czyli sobie wyobrazimy, że teraz dwa razy więcej ludzi trafia do Europy. A jeżeli się uda tym 4 milionom, no to jest jeszcze następnych 30 parę, którzy będą się gotowi tutaj przenieść. Europa sobie z takimi liczbami ludzi, z takimi ilościami ludzi nie poradzi w żaden sposób. Mówimy o Europie, ale Polska utwardziła swoje stanowisko wobec migracji, nie przyjęła programu relokacji. Takich często może się spotkać z taką opinią, że nasza chata z kraja, nas ten problem nie dotyczy. Oni nie chcą przyjechać do Polski, chcą jechać do Niemiec, może do Hiszpanii, może do Francji, ale do Polski nie. Czy Polska jest bezpieczna wobec tego? Polska była bezpieczna, bo ta imigracja, która była w 2015-16, ona była w sumie dosyć niewielka w stosunku do tego, jaka może być. I mówimy nie o takiej sytuacji, że Polska może decydować, czy chce przyjąć 5 czy 25 tysięcy imigrantów, tylko mówimy o takiej sytuacji, że ci imigranci zaczynają do Polski po prostu przechodzić. I to przechodzi w sposób nieplanowany, to znaczy nie taki przechodzić, że przechodzą w nocy przez granicę w Bieszczadach,
Bieszczadach, tylko przechodzą w dzień przez rzekę Nysa Łużycka, która jest dosyć wąska, albo przez góry, które nas oddzielają powiedzmy od Czech czy od Niemiec. Od Czech bardziej. I mówimy nie o 1000 czy 5000 ludzi, tylko mówimy na przykład o 500 000 ludzi, którzy postanawiają przyjść tutaj z Niemiec, bo w Niemczech nie ma już miejsc, gdzie mogliby mieszkać. Ja myślę o scenariuszu takim, że trafia do Europy w bardzo krótkim czasie parę milionów imigrantów, a potem następnych parę milionów imigrantów. Ja wiem, to się wydaje kompletnie absurdalne, ale jakby w 2013 czy 2014 roku powiedzieć, w następnym roku trafi do Europy 1,5 miliona imigrantów nielegalnych, to wszyscy powiedzieli, bzdura, no przecież trafia tutaj 300 tysięcy, to jakie 1,5 miliona, i rok później 5 razy więcej ludzi trafiło do Europy nielegalnie. No tak, budujesz taką wizję migrantów, którzy w sposób niekontrolowany do Europy przyjeżdżają i przyjeżdżają także do Polski, tak, bo już w tej Europie Zachodniej się nie mieszczą. No i teraz są takie zarzuty, że jest to po prostu retoryka lęku, jest to podsycanie ksenofobicznych postaw. Czy rzeczywiście masz takie poczucie, że malujesz scenariusz czarny i może trochę nierealistyczny w związku z tym? Ja maluję scenariusz realistyczny według mnie, to nie znaczy, że on się musi spełnić. Ja mówię tak, jest 50 milionów ludzi w Afryce i w Azji, którzy chcą się przenieść do Europy jak najszybciej. Tych ludzi będzie coraz więcej, ponieważ coraz więcej ludzi będzie w Afryce mieszkać. Będzie tam coraz trudniej też z powodu ocieplenia klimatu. I w miarę tego, jak Afryka będzie się jakoś tam jednak powoli wzbogacać, coraz więcej ludzi będzie takich, których będzie stać na to, żeby zapłacić przemytnikom za podróż do Europy. W tej chwili mówimy o 40 milionach ludzi, ale w Afryce co roku na rynek pracy wchodzi kilkadziesiąt, 20-30 milionów nowych, młodych osób, z których większość pracy nie będzie miała. Europa jest najbliżej po prostu i jest naturalną, zupełnie naturalnym miejscem, gdzie ci ludzie będą chcieli się udać. No nie będą chcieli emigrować do Stanów Zjednoczonych, bo to będzie kompletnie nierealne. Natomiast emigrować do Europy płacąc 2-3-4 tysiące dolarów przemytnikom, ogromną rzeszę tych ludzi będzie stać. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że to się nie stanie, że ci ludzie nie będą chcieli do Europy się udawać, albo że nie będą mieli takich możliwości, to ja bardzo chętnie takie argumenty rzeczowe przyjmę. To znaczy, ja nie mówię, że tak się stanie. To wszystko zależy od tego, czy ludzie będą mieli możliwości, czyli czy będą mieli jak się dostać do Europy, czyli czy będą, można powiedzieć, rozmaitego rodzaju łódki albo szlaki, którymi się będzie można dostać do Europy, i od tego, jak będzie reagować Europa, czy będzie nielegalnych imigrantów przyjmować de facto, czy będzie ich odsyłać. No właśnie, teraz takie jest pytanie, to znaczy budujesz scenariusz, którego jasno wynika, że parę milionów mieszkańców Afryki przyjedzie do Europy, dlatego że ona jest najbliżej i tutaj mają już swoje środowisko, w którym mogą funkcjonować. I teraz takie, no to wobec tego, co z tą wiedzą zrobić, jakie rekomendacje, jak ten problem rozwiązać, no bo zdiagnozować problem to jedno, a rozwiązać to... Znaczy mówię tak, jeżeli będą mieli jakąkolwiek szansę, to te parę milionów ludzi albo paręnaście milionów ludzi do Europy przybędzie. Jeżeli będą mieli szansę tutaj się w Europie znaleźć i jakoś legalnie czy nielegalnie osiedlić. Co robić? To jest mnóstwo różnych rzeczy, które trzeba robić. Znaczy z jednej strony na pewno pomysł, który w tej chwili ma Unia Europejska, po prostu inwestowania w Afryce, w rozwój Afryki, że to powstrzyma emigrację, to jest pomysłem słusznym, bo Afryka powinna się rozwijać, ludzie tam powinni lepiej żyć, ale w miarę jak te kraje się będą bogacić, to wiadomo, że kraje, które się bogacą, biedne kraje, które się bogacą, wysyłają na emigrację więcej ludzi. Nie mniej, tylko więcej ludzi. Zanim się staną wystarczająco bogate, żeby ludzie chcieli tam po prostu mieszkać, albo żeby chcieli do nich wracać, to minie dużo, 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 20, 30, 40, 50 lat. Więc samo inwestowanie nie wystarczy. To musi być bardzo selektywne inwestowanie. Inwestowanie również w to, żeby te kraje były lepiej rządzone, żeby były mniej skorumpowane, bo korupcja i dyktatury skłaniają ludzi do tego, żeby wyjeżdżać. Ale trzeba też inwestować w najprostszą rzecz, to znaczy w ograniczenie ilości urodzeń, która w Afryce jest 12 razy większa niż w Unii Europejskiej. Tam się rodzi 12 razy więcej dzieci niż w Unii Europejskiej. I dlatego co
roku przybywa 30-40 milionów ludzi. Więc inwestowanie w edukację dziewczynek, dlatego że im bardziej wyedukowane są kobiety, tym mniej mają dzieci. No i przede wszystkim inwestowanie w rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia, które będą powodować, że ci, którzy znajdą się nielegalnie w Europie, będą odsyłani, absolutnie zdecydowanie będą odsyłani do Afryki. Jeżeli ludzie będą wiedzieli, że nielegalne przybycie do Europy równa się odesłaniu, no to nie będą ryzykować po prostu. Inwestować to pewnie. Natomiast no to wobec tego jest takie pytanie, czy widzisz błędy, które popełniają ci europejscy politycy? No bo ktoś do tej sytuacji doprowadził, czy to być może jest wielkie, bo ludzie mówią tak, no nie spodziewaliśmy się w 2015 roku takiej eksplozji, ale jeżeli się sięgnie do statystyk, to okazuje się, że ta fala wzbierała. Tak, i ta fala się cofnęła chwilowo, ale za chwilę będzie znacznie większa fala. Podstawowy błąd jest tak, który w tej chwili popełniają politycy europejscy, to jest łudzenie się, że to jest że ta fala się cofa, to już jest stan permanentny i że ta problem z emigracją do Europy mamy z głowy, że to już jest passé, tam 200 czy 300 tysięcy ludzi rocznie, damy sobie radę jakoś tym. Ja mówię, pokazuję w tej książce, że to po prostu będzie narastać, że to jest chwilowe absolutnie. I to jest podstawowy błąd, znaczy uspokajanie się, że problem mamy z głowy w sytuacji, kiedy ten problem tylko narasta i uderzy z nas z tym większą siłą, im dłużej on będzie narastał. Więc nieprzygotowywanie się z tej ignorancji, którą sami sobie nakładamy, z tej wiary, którą politycy wzmacniają sobie wzajemnie, że już wszystko jest w porządku, nie mamy się czego bać, wynikną straszne konsekwencje, uważam. I dlatego... No właśnie, bo to jest pytanie takie. Załóżmy, że Europa przyjmuje tę rzeczywistość, która jest trudna, jak stara się zabezpieczyć granice, stara się inwestować mądrze w rozwój Afryki, to jest jedna rzecz, ale ten scenariusz może wydarzyć się inaczej. Znaczy politycy mogą uwierzyć w to, że ty w tej książce przede wszystkim straszysz ludzi, że to jest scenariusz nierealistyczny, to wobec tego jakie mogą być konsekwencje tej takiej zbyt optymistycznej wiary w to, że ten kryzys jest już za nami? No, że ruszy kolejna fala, znacznie większa niż fala, która ruszyła w 2015 roku. Ruszy niespodziewanie, a za tą falą pójdą kolejne, następne fale. To kryzys 2015 dał się powstrzymać dlatego, że przekupiliśmy przy pomocy 6 miliardów euro Turcję, żeby nie pozwalała, czy nie skłaniała ludzi, którzy tam przez Turcję przechodzili, żeby płynęli do Grecji. Czy Turcja dalej będzie, tak jak w tej chwili, jakoś tam powstrzymywać? Czy powstrzymywać ludzi będzie Maroko, czy Algieria, czy nawet Libia i Egipt? To zależy od tego, co władze tych krajów uznają za korzystne dla tych krajów. Jeżeli uznają, że bardziej im się opłaca brać 1000 dolarów od każdego nielegalnego imigranta, który będzie od nich wypływał, a nie ma powodu, żeby nie brali po prostu takiej łapówki, niż brać jakieś drobne pieniądze do Europy, to się po prostu na to zgodzą. I będą zarabiać miliardy dolarów na eksporcie nielegalnych imigrantów. No to reżim w Egipcie wzbogaci się na nielegalnej imigracji, tak. Zacznie kontrolować przemytników. A jakie to będzie miało konsekwencje dla Europy? No, jeżeli możemy sobie tylko wyobrażać, co się stanie, jeżeli przypłynie tutaj i osiedli się w Europie w pierwszym roku 2 miliony, w następnym roku 4 miliony, a w kolejnym roku 8 milionów imigrantów. Znaczy ja myślę, że to jest przepis na niewiarygodne napięcia społeczne, konflikty społeczne, na konflikty zbrojne również, to znaczy przemoc wobec imigrantów, przemoc imigrantów wobec ludności miejscowej również. Znaczy to nie myślę, żeby europejskie społeczeństwa zgodziły się na to, żeby utrzymywać miliony imigrantów, którzy, jak mówię, nie będą mieli tutaj żadnej pracy i że nie będą mieli żadnych perspektyw tak naprawdę. Myślę, że to jedyne, co się stanie, no to wzmocnią się partie skrajnie prawicowe i w którymś momencie dojdą do głosu one i dojdą do głosu decyzje o rozwiązaniach siłowych, wyrzucaniu stąd ludzi przemocą i walkach, powstrzymywaniu imigrantów przy pomocy zatapiania statków na morzu i tak dalej. Znaczy, jeżeli będziemy, im dłużej będziemy nieprzygotowani, im dłużej się będziemy łudzić, tym większą cenę zapłacimy nie tylko my, ale również cenę krwi zapłacą ci imigranci, którzy tutaj przypłyną do Europy. No właśnie, to wobec tego jeszcze raz, to jest książka właśnie Grzegorza Lindenberga, Zbierająca fala, Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce. Dużo więcej niż zdążyliśmy powiedzieć w samej książce. Zachęcamy do lektury krytycznej i uważnej.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i najchętniej bym zobaczył kogoś, kto obali to wszystko, co ja napisałem w książce i wykaże bardzo przekonująco, że Afrykanie w ogóle nie zamierzają emigrować do Europy, a ci, co zamierzają, są znakomicie wykształceni i europejską gospodarkę niesłychanie swoim przybyciem tutaj wzmocnią. Dziękuję za rozmowę. Grzegorz Lindenberg, Piotr Szusarczyk. Zachęcam do lektury.